Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejnego raścika i ciekawi jesteście pewnie tak jak ja, co jest w środku. Otwórz. No powiem wam, że całkiem... Całkiem niezły drop tutaj był. Całkiem niezły drop. Dobra, ale ja sobie nie będę stąd schodził normalnie, bo ja wiem jak to się skończy. Spadnę gdzieś na te beczki i później już tu nie wejdę. Nie tu, z tamtej strony. To jest moja giwerka, a ta jest zdobyczna. To jest chyba to samo? Nie, nie to samo. Da się to załadować moją amunicją? Aha, czyli tutaj do tego idzie krótka amunicja. Czy coś tu jest? Krótka amunicja taka. Luneta, da się założyć? Da się założyć. Jeszcze raz załadujmy. Tak, do tego jest... krótka amunicja, a do tego jest, do tej drugiej jest długa amunicja. Dobra, lecimy zabrać nasze paliwo. I lecimy się bawić, nie cheatować. Drzewa by się przydało, żeby to tutaj stopić, ale nie, to możemy zabrać, bo przecież i tak już mam rafinerię w domu, tylko muszę ją gdzieś tam postawić. Nawet z lunetą to zobaczcie, kurnia. Zbieramy dropu trochę. Żarełko. Złom zbieram. Schemat. A ten schemat. A nie, niby go miałem, ale nauczyłem się jeszcze raz. Trudno. Czy trudno, to dobrze. Idziemy. Zwiedzamy mapę. Kurczak. Drewno to można podnieść, bo się przyda. Tu jest tu chyba ta jedna beczka. Dwie beczki. Co ja tam mam? Czy ja wiem, czy to jest mi potrzebne? Ale ja się po prostu tego nauczę. A nie, patrzcie, jest ten schemat. Ja się go nie wcale nie nauczę. No. Także parę rzeczy się później wrzuci do maszynki, będziemy się uczyć tego, tylko że to złomu potrzeba do tego, żeby się nauczyć tego. Nie widać żadnego. Jest złom, strzały. Co to jest? Kapelusz, ja nie chcę kapelusza. Tu jest tylko beczka. A właśnie. Mam jeszcze miejsce? Mam. To można wywalić. No właśnie. Op. Jak on czasami skacze. Czy ja wiem, czy mi to potrzebne. Lornetka by mi się przydała.
I powiem wam, że to się opłaca zaryzykować wejść na taką kulę. O nie, misiek jest. Wejdzie jedzonko. Uciek. Ja go tu słyszę. Nie, mi się chyba zrezygnował. Konia to nie chce. Tam jest dzik. Ej, jest ten dzisiek. Tłuszcz mi się nie mieści. Landekę wywalić, a podnieść tłuszcz. Skóra, kurde. Tam też jest misiek. Tylko ja nie mam do niego amunicji już do tego. Zapijmy, będziemy mieli żarcia. Wszystko usmaży pięknie. Aha, ale tam jest kurna ten dziad. Dobra, olewamy miśka. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu jestem, czyli muszę dać bardziej w tamtą stronę. Dobrze mówię? Dobrze, w tą stronę musimy iść. Nie używam latawki, bo spadam. Idziemy zanieść to, co mamy. Może po drodze jeszcze coś się uciurga. Kamienia jest. Nasiono mi niepotrzebne. Drewno można podnieść. Trochę żarcia będziemy mieli. Dobrze idę? Dobrze idę. Co tu jest? O, paliwo jest. I czapeczka. Ale ta czapeczka mi nie wejdzie. Paliwo można zabrać. A czapeczka niech se zostanie, no co? Nie, bo to jest ta głupia dziurwa, ja tam nie wchodzę. No ja później stamtąd nie umiał wychodzić.
Zajmijmy się na terenie, gdzie ja jestem. Mapkę w rękę, bardziej w tamtą stronę. Ale o dziwo żadnej helki jeszcze nie było. Zresztą mnie bardzo cieszy, bo sobie spokojnie mogę tu latać. A nie znam komendy na to jeszcze, żeby żeby się pozbywać tych helek. To zbieram, bo tu tutaj bywa złom. Schemat, kurna, schemat. Co tu wyrzucić? Te strzały głupie. Plandeka, nauczmy się z tego. Ha. Nici do szycia, nie chcę nici. Butli na razie nie potrzebuję. Jedną zużyłem i mi wystarczy. Czy ja w ogóle dobrze biegnę? Pewnie, że wracam z powrotem do kuli. Trzeba będzie zabrać złom i zapierdzielać, później się pouczyć tych schematów tam. W tej mojej tablicy, na świecie. Siema! Cześć, żarcie przyszło. Ha, ha. Ale mnie przeatakował dziad trochę. Ej, no nie, 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 nie. Tego nie chcę. A biorę żarcie. Dobra. Chodźmy to zanieść. Dobra. Teraz tak. Żarcie. Mięso można wrzucić tu. Tłuszczyk to wrzucimy tu, żeby się... Nie da się tłuszczyć do lodówki. Niedobrze. I łeptowinę tu wrzucimy, żeby się nie psuła. Łyczek wody. No tu kurna, gotowe żarcie mi się kończy. Puszka pusta. O, mogę tu puszkę wywalić. To na pewno weźmiemy. Teraz tak, drzewo wywalę, kości tu wywalimy. Czy ja mam gdzieś tu znaki? Mam znaki. To jest wszystko do przerobu. Czy coś tu jest do przerzucenia stąd? Nic. Dobra, i tutaj zobaczmy, co się da przerzucić. To się da, ale to nie, to musi mi zabrać, bo ja się będę chciał tego nauczyć. Nóż się da przerzucić, da się, puszkę to się wrzuci tam, kamery. Nici, skóra, nie wejdzie mi tu. Tłuszczyk też tu nie wejdzie, lipa trochę. Tu. Tu też kurde nie było, że nic, no. Ale czekajcie, jest coś, co ja bym chciał się nauczyć tutaj. Z tego. Czy ja potrafię coś takiego skraftować? Czekajcie. Narzędzia. Nie, nie potrafię. Czyli bierzemy tego kilofa ze sobą. To weźmiemy, to się będę chciał tego nauczyć. Moja latarka tutaj. To niech se jest, bo się przyda. Tak, czyli skórę mogę tu przerzucić. Dobra, i do tej skrzyni można wrzucić to i to. Tak, miałem postawić małą rafinerię gdzieś. I coś do nauki. Stąd nic. Idziemy z tą małą rafinerią. Gdzie by ją postawić? Patrzcie, że będzie problem z postawieniem rafinerii.
Nie cierpię tego stawiać, bo jest zawsze z tym mam problem. O, 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 jest, dobra, udało się. Tam by drzewa się jeszcze przydało dorzucić, ale na razie niech się to topi. Zobaczmy, co tu jest. O, to mogę podnieść w takim układzie, jak leży jeszcze. Tu się stopiło, nawet nie ma drzewa, ale to się tam później przywlecze. Kurde, muszę zrobić sobie porządek trochę, muszę wam powiedzieć. Nie tu. Tutaj. I tą puszkę tam trzeba będzie wrzucić. Tego tu mam dużo. Łóżko to ja chyba umiem craftić, co? Czekajcie, tu jest broń. No właśnie. Trochę się pouczymy, trochę będzie lepiej. Amunicja. To jest kurtka z ciężkiej płyty, którą umiem, a spodnie mam chyba przy sobie, żeby się nauczyć. Łóżka nie umiem, czyli łóżko trzeba było też wziąć do nauki. Dobra, czekajcie. To tak, stąd tutaj już nic. Celownika nie będę brał. Te pistolety... Czekaj, jakby to kurde rozładować tylko. A to nawet nie jest załadowane, ale by opłacało się zabrać. To się tego nauczymy, nie? No. No, dobra, to tam amunicję mam, to mogę ją jeszcze przerzucić. To jest do nauki, to będzie do wyrzucenia, to się później stopi. Łóżko miałem zabrać. To chyba umiem. Nie, nie umiem, to się zaraz naumiem. Crafting. Też tego nie umiem. Zabieramy do nauki. Złomu mam tylko 600, to nie ma z tego za dużo. Tutaj do nauki z tego nic nie ma. Czyli tak, to i to trzeba zabrać. I to trzeba zabrać, będziemy, to się przyda do, jako złom. Dobra. Czy coś tu jest do rozebrania? Czekajcie, sobie to położę w ten sposób. O, mamy dywanik. Stąd nic nie ma do nauki. Dobra, ja tam będę chodził, patrzył, czy coś ma do nauki i w końcu nic nie zrobię. Dobra, lecimy do naszej chałupy. Do naszej starej bazy, tylko... Tak. To tu, to tu. Tą pompę rozładuj. To amunicję to ja potrafię robić. Tak, tą potrafię robić, nie muszę jej brać. Rzućmy to tu. Czekajcie, amunicję mam chyba tu, nie? Nie tu. Tu. Czyli ja tego nie muszę brać. Czy ja mogę robić... Dobra, tutaj to i tak muszę wziąć sobie... załadować tą. Dobra, idziemy. Kawał drogi przed nami. Pójdziemy sobie brzeszkiem. O nie, pójdziemy sobie na skróty. To jest kawał drogi, kurde. Aż tutaj muszę dojść. Dali jakieś helikopterki głupkowate. Dali łódki. Mowa o łódkach. Przecież, kurde. Paliwa mam tyle, że mi wystarczy. Ta łódka nie jest najlepsza. Ale dopłynąć damy radę. Dobra. Zbiornik na paliwo.
Włóżmy tego paliwa. I płyniemy. Dźwięk się coś popsuł. Bo jest może dlatego, że jest uszkodzona. Aby nie przeciekała. Co, to koniec? Nie popłynę dalej? Nie popłynę, bo jest za płytko. To zabieramy paliwo. Wyłazimy stąd. Coś tu jest, nic tu nie ma. To się napłynąłem. A co to jest tam? Nie wiem, co to jest. Tam jest dzik, z którym nie będę walczył. I niedźwiedź, gdzie ja w ogóle jestem. Tu. A muszę dopłynąć aż tam. Dobra. Idziemy tą łódkę zepchnąć. Tylko może stąd. Dobra. Pchnij. Przyjdziesz, to cię zastrzelę. Spróbuj mnie zaatakować. Ja tylko stąd spływam. Spływamy stąd, bo tu jeszcze niedźwiedź idzie. Dawaj tego paliwa. Spadamy stąd, bo nas będą atakować. Coś zbugowały się dźwięki tutaj. Ale nic, grunt, że płyniemy. Żarcia zostawiłem tyle, no ale chcę dopłynąć tam do tej naszej bazy wypadowej. Tu na wodzie też tam jakieś czasami do zbierania są skrzyneczki, nie skrzyneczki. Ale to akurat najmniej mnie interesuje. Nie widzę się na mapie. Tu jestem. O kurde, kawał drogi. I nie w pierwsze, tylko... A nie dalej, o, daleko jeszcze jest. Aby ta łódka wytrzymała, to... Jaka fala! Dobra, bo tu jest latarnia, która mnie w ogóle nie interesuje. Po tej latarni musimy przypinąć bokiem. Żeby się tylko na statek NPC-ków nie nadziać. I to chyba tutaj. Spójrzmy. Nie tu, dalej jeszcze. Dźwięki się popsuły, no. E, panie. Dobrze, później sobie będę mógł wrócić tutaj. Do siebie z łódeczką. Mam fajną trasę, widać, przelotową. Szybką i w miarę bezpieczną. Dobra, tam musimy płynąć. Jaki głaz, to naprawdę piękny głaz. I znowu 20 minut odcinka, ja nic nie zrobiłem. No. Nawet dobrze płynę. Kawa mi się skończyła. Masakra. A do tego horrornie zimna. Tam jest druga latarnia, ta przy której się zrespiłem. Jak tu wylądowałem? Dobrze, jest. Główką na świat płyniemy. Ha! I weź tu nie miej paliwa, nie? Całkiem dobrze płynę. A muszę do góry później wleźć. Zaparkujemy sobie, paliwo trzeba zabrać. Jeszcze kawałek, żeby tu nam odpływ żaden tego nie zabrał, najwyżej to zepchniemy. Zatrzymaj silnik, zabierzmy paliwo. Bo to moje paliwo i idziemy.
Przydałoby się skombinować tej małej amunicji do tamtej spłuchki. Też jest fajna. W pierwszej kolejności będę musiał podejść sobie nie tutaj, tylko... Chociaż jak tu jestem, to już przy chałupie, to wejdziemy do chałupki. Bo się ciemno robi. Jak to wygląda? Oj, złom dla towarzyszy, jak ktoś by chciał. Dobra. Ciemno tu się robi. Czemu ta latarnia się nie chce zapalić? Ej! A gdzie jest paliwo? Było paliwo. To było pełno paliwa. No tu jest, a tam nie było. Co się stało z tym paliwem? W lodówce jest pusto. Czekajcie, latarkę muszę wziąć do ręki. Dobra, oświećmy se to. No tu jest, no dziwnym cudem tam paliwa mi zabrakło. Tutaj prąd trzeba będzie jeszcze później sobie podłączać. Idziemy na górę. Dobra, oświećmy sobie. I tak, będziemy się najpierw uczyć, chciałbym się tego schematu nauczyć. Potrzebuję 22 złomu. To mój złom. 750 złomu? Strasznie dużo. Dużo, panie, chcesz za to. A to? Dobra. To chociaż tyle. Kurde, muszę złomu dużo zbierać. Dobra. Rozmontowane naucz się schematu. Co to będziemy umieć zrobić? Ile ja mam złomu? 300. 250. Łóżko miałem zrobić. Kurde, no. Dobra, idziemy zaraz złom kombinować. Naucz się schematu. Dobra. Ten złom stąd zabieram. Lampkę gasimy. Schodzimy na dół. Czy ja mam tu złom? Nie mam, tu jakiś badziew mam. Siekiera, która może się przydać. Trochę amunicji. Tej amunicji to nie potrzebuję akurat. Co tu jest? Kilo. Gitara. To jest do rozebrania, to jest do rozebrania, to jest do rozebrania, to jest do rozebrania, to jest do nauczenia, które mam. Czyli dalej tu nic z tego nie potrzebuję. I tu są rzeczy, które chciałbym się też nauczyć. Na przykład tego chciałbym się nauczyć. A ja mam mało złomu. No tego nie będę rozbierał, bo to będą rzeczy, które ja będę chciał się nauczyć. No. Czy tu jest jakiś złom? Nie ma tu złomu. Ale sprężyny można. No nie można. Dobra, idziemy przerabiać złom. Ciemno jest. Dobra, co to miało być? Tak, to miało być, to miało być. To, to, to i to. Najważniejsze złom. Czy jest tu złom? Jest. To mi będzie potrzebne, to mi będzie, to mi się przyda. Co tu jest? Takie coś to już jedno mam. Znaki dorzucić. O, jest złom, okiennice, które umiem. Lampka się przyda. Sorki. Jest złom.
co to umie i tego nie chcę. Jest złom, skrzynkę umiem i to nie chcę. Jest złom. Tak jak mówiłem, w tej grze złom to jest bardzo cenna waluta. Wbrew pozorom. No, trochę żelazka doszło. I trochę złomu. Będę chciał skasować ten magazyn, który tam stoi, ten wysoki słupek. Ale to jest najprostszy sposób na to, że po prostu wybiorę wszystko ze skrzynki i... nic tam nie zostanie w środku, to on po prostu zniknie sam. Jak to wygląda? Jeden dzień. Co tu brakuje? Kamienia. Trzeba będzie kamień przydźwigać tutaj. Dobra, włazimy na górę. Czekajcie, bo tych lampek to tu szkoda tego paliwa. Dobra. Tutaj są świece. Nie otworzę. Tylko są świece, lampkę. I tak, miałem się nauczyć czego się miałem, pierwszym muszką miałem się nauczyć. 75 złomu, to mamy tyle. Stół roboczy mamy, więc nie ma problemu. A to oznacza się, że po prostu, żeby się tego nauczyć, no tutaj to chyba dużo potrzeba. Nie, 75. I stół roboczy jest potrzebny, żeby to skrawczyć. Dobra. Ta lampka. Bo ja tych lampek używam. One się czasami lubią pojawić ze 3, a czasami w ogóle ich nie ma. Dobra, naucz się schematu. Ten kilopek. Aha. Za mało złomu. Ile mam? Jeszcze mam 200 złomu. Tutaj to są drogie rzeczy do nauki, z tego co pamiętam. Tak. Czyli to do góry. Zbadajmy to. Naucz się schematu. Crafting, teraz jeszcze broń. Nie potrafię tego zrobić, więc zobaczmy, czy to się, czy na to mi stać. Też 250, no ciuleli za taką pompę, to się tego nauczę. No właśnie. Tego się tu nie nauczę. Muszę gdzie indziej to zbadać. Trudno. To mogłem jeszcze zezłomować. Masakra. To w ogóle kurde 750. Zamrać to stąd. Stół naprawczy. A kto to? Tomek nóż tu wrzucił? I nasz stół roboczy. Można zezłomować, można eksperymentować. Ale ja bym chciał przy tym stole skrafcić sobie powiedzmy coś takiego. I już bym mógł. Tylko potrzebuję jeszcze drewno, korpus pistoletu, metalowa sprężyna. No. Czyli żeśmy się trochę nauczyliśmy. Ale można na przykład tutaj wrzucić 1000 złomu. I eksperyment. I nam jakieś coś tam losowo tutaj się wygeneruje.
Dobra, czekajcie, zgaszę to. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć.